Witam serdecznie w naszym poradniku JK Fishing Tips. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak samodzielnie zrobić metalowy przypon, czy tam stalowy. Używam do tego fajnej linki, łatwo ją można wiązać. Linka wytrzymałości do 13 kg, także jest naprawdę dość spora. Będę potrzebował około 50 cm tej linki, nożyczki zaciskowe oraz dwa podwójne haki, a także krętlik na sam koniec. Także zabieramy się do roboty. Dobrze, także co robię teraz? Biorę sobie około 50 cm tej linki i na tą linkę nawlekam przez oczko pierwszy haczyk. Nawlekam go i zostawiam około 15 do 20 cm tej linki wolnej, gdyż na samym jej końcu będę przyczepiał drugi końcowy hak. Także ten będzie hakiem przednim, który będzie szedł do rybiego pyska, no, drugi natomiast w okolice grzbietu. I teraz jak to robię? Nic prostszego. W pierwszym haku robię dosłownie najprostszy supę, jaki tylko znacie. Zwykły supeł, jeden jedyny, i on będzie to doskonale wszystko trzymał. Ten jeden tylko wystarczy do utrzymania tej pierwszej, no nie kotwiczki, tego pierwszego haka. Co dalej? Zaciskam to dość solidnie dla pewności i obkręcam ze dwa razy całą tą linkę naokoło tego haka, ciągle mając około 15 cm wolnej linki. No i co teraz? Rzecz ostatnia, prawie, bo jeszcze krętlik. Doczepiam do tego hak końcowy. Również przekładam linkę przez oczko i tu mogę sobie w tym momencie ustawić odległość pomiędzy haczykami, czyli dobieram to mniej więcej do wielkości rybek, jakich łowię. Jeśli będzie to duża ryba, to wiadomo, odległość musi być większa, jeśli mniejsza, no to odległość mniejsza. I tu znowu ja ustawiam sobie odległość około 5 cm. I tu natomiast całość kończę, robiąc również zwykłe supły, ale tym razem robię ich dwa. Dwa ze względu, że jest to końcowy zestaw i on tutaj musi być najsolidniejszy. Przeciągam teraz, zaciągam oczywiście mocno. Pozostałość złapę sobie właśnie już nożyczkami zaciskowymi. Dobrze to jeszcze wszystko zacieśnię i pokażę Wam, jakim fajnym trikiem wzmocnię całość zestawu. A więc biorę ten cały zestaw, rozprostowywuję go i fajnym ruchem kolistym to wszystko zawiążę na tym przyponie. Proszę. Teraz tylko odczepiam nożyczki. Tak pięknie jest zawiązany ten haczyk. Jedyne co zrobię, to obetnę teraz to, co odstaje nam tutaj za dużo, i jest to całkowicie bezpieczne. Nic nie ma prawa się nam zerwać. To jest bardzo, bardzo solidne, zapleciony ładnie drut. Jedyne co trzeba zrobić, to odciąć ten nadmiar i przypon jest gotowy do użycia. Prawie. Bo jeszcze na drugi koniec oczywiście musimy założyć sobie krętlik. Także odmierzam sobie około 50 cm. Tyle chyba wystarczy. Odcinam zwykłymi nożyczkami. Tutaj w środek nożyczek wsadźcie, bo inaczej ciężko będzie przeciąć. Tak to jest, to tylko jeden ruch. I krętlik, podobnie jak tą ostatnią kotwiczkę,
przekładam przez oczko krętlika tą linkę, zawiązuję jeden pęk. Powiem szczerze, jeden w zupełności wystarczy. Jak ktoś nie jest pewien, chce być bardziej ostrożny, to może sobie zrobić oczywiście dwa. Ja stosuję to już jakiś czas, nie powiem, że długo, ale nic się nie stało. I jak w poprzednim przypadku, jak już zrobiliśmy ten jeden pęk, to zaciskam znów moje nożyczki zaciskowe na tym i ten sam ruch ładnie sobie wzdłuż tego wszystkiego zaciągnąłem linkę. Nadmiar oczywiście obcinam nożyczkami. Jak najwięcej starajcie się tego obciąć przy koniuszku, żeby później nie haczyło o nic. O, proszę bardzo. I tak w niedługi czas piękny metalowy przyponik zrobiony. Czy to na martwą, na grunt, czy na spławik, czy metodą taką jak tułowie, czyli podbiciami. Możecie używać tego i naprawdę jest tańsze, o wiele tańsze. Na dziś to wszystko. Dzięki serdeczne za obejrzenie filmiku. Subskrybujcie kanał, lajkujcie oczywiście i do zobaczenia w przyszłym filmiku.